Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że zgromadziliśmy się tutaj tak licznie. Spotykamy się z okazji premiery książki Proroctwo, której ta premiera właśnie odbyła się tutaj na targach. Witam Państwa w imieniu wydawnictwa Esprit. Współautorzy tej książki, no właściwie przedstawiać ich nie trzeba, ale zgodnie z tradycją muszę to uczynić. Od mojej tej lewej strony pan dr Wincenty Łaszewski, mariolog. I ksiądz Piotr Glas, rekolekcjonista, był egzorcysta, proboszcz parafii w brytyjskim Reading. Ja nazywam się Paweł Krzemiński, jestem dziennikarzem Radia Plus i Telewizji Polskiej. Zanim pojawiła się książka, miał miejsce film. Film powstał w roku 2017, film pod tym samym tytułem, zatytułowany Proroctwo. Jeśli można w takim razie prosić obsługę o podniesienie gainu. O, tak jest. Chyba trochę lepiej. Film Proroctwo od 2 lat jest do obejrzenia. W 2017 roku pojawił się tenże film. I to jest film, który, jak sam tytuł wskazuje, odnosi się do proroctwa, które Jezus wyjawił świętej Faustynie Kowalskiej. O tym co prawda za chwilę, ale jeżeli mówię o filmie, to ciąg dalszy, czyli książka, właśnie jest zapisem tego, co w tym filmie padło z ust mistrzów życia duchowego. Kto to jest mistrz życia duchowego dzisiaj? To jest przede wszystkim taka osoba, której ludzie chcą słuchać, która ma coś do powiedzenia, która jest autorytetem i która może wpłynąć na przemianę życia. Prosto z radia właściwie przyjechaliśmy tutaj z księdzem Piotrem. Nagrywaliśmy program Donosnych Świateł, który już niebawem w wieczornym programie się pojawi w Radiu Plus. I jednym z tematów, które podjęliśmy, to było właśnie to, w jakim czasie zamętu żyjemy i jakich potrzebujemy przewodników, którzy mówić nam będą o tym, jaka jest droga dla człowieka dobra, jaka jest właściwa, jaki jest cel życia człowieka, jaki jest sens życia. I właściwie można by powiedzieć, że każdy ma odpowiedź na to swoją, ale jeżeli spojrzymy na naszą tradycję, na naszą kulturę, na nasze dziedzictwo duchowe, no to te odpowiedzi znajdujemy w Kościele, w osobie Jezusa Chrystusa, w osobie Maryi i też w osobach świętych, którzy, podobnie jak święta Faustyna, mówią nam to, co jest treścią ich spotkania z Bogiem. Wybitni mistycy, jak nie tylko Faustyna, ale do niej dzisiaj będziemy się odwoływać. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. To są słowa Jezusa, które zanotowała święta Faustyna w dzienniczku. Czym jest ta iskra? Odpowiedź będziemy znali, kiedy ta iskra się pojawi. To jest cecha każdego proroctwa. Zapowiada coś, co ma przyjść, a my nie jesteśmy w stanie do końca określić, co to jest. Aczkolwiek, gdybyśmy zrobili takie przepytywanie na ulicy wśród nas wierzących, to odpowiedź okazałaby się dla większości ludzi oczywista, bo najprostsza, co nie znaczy, że najbardziej prawdziwa. Byśmy mówili, że tą iskrą, która przygotuje cały świat, to jest niezwykła łaska, i ona pojawi się u nas w Polsce. Tą iskrą, która przygotuje cały świat na powtórne przyjście Chrystusa, jest pierwsza odpowiedź, którą byśmy usłyszeli, Jan Paweł II. Druga odpowiedź, czekamy na jakiegoś wielkiego świętego, o którym mówił nomen omen święty Jan Bosko, prorokujący o tym, że w największym czasie kryzysu Kościoła, czasie wojen, pojawi się wojownik z północy, który przyniesie światu zbawienie.
jak się patrzy na mapę końca XIX wieku, także dzisiaj, to z Włoch, z Turynu, jedynym narodem, w którym mógłby się pojawić katolicki Chrystus, czyli Chrystus prawdziwy, jest Polska. Więc mówią następnie, czekamy na kogoś, kto z naszego narodu będzie tym wojownikiem z północy. Inni mówią, i to może byłoby najpowszechniejsze stwierdzenie, że chodzi o tak zwany podmiot zbiorowy, czyli to w Polsce w odpowiedzi na wiele proroctw, które znamy, głównie fatimskie, to w Polsce pojawi się ta pierwsza mała garstka nowego pokolenia, rycerzy czasów ostatecznych, i to oni zmienią świat. Ale jeśli pozwoli pan redaktor i ksiądz Piotr, to jeszcze dodam tutaj, że to proroctwo jest przez nas, nie chcę wkładać kija w mrowisko, ale jest przez nas źle rozumiane, ponieważ źle akcentujemy wypowiedź Chrystusa. To jest trochę podobnie jak z największą zapowiedzią Matki Bożej Fatimskiej, która powiedziała, znamy to wszyscy, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje, i jest to jedna z niewielu w historii objawień zapowiedź bezwarunkowa. To będzie na pewno. Tylko, że zapominamy, że tam jeszcze jest ciąg dalszy. I nam trochę wtedy korony z głów się zsuwają. I na krótki czas zapanuje pokój na świecie. Na krótki. To zwycięstwo będzie krótkie. Co my z nim zrobimy? Historia Kościoła, historia Polski, tu właśnie wracamy do tematu Iskry, powinna nas tego nauczyć, że Bóg w odpowiedzi na nasze modlitwy, na nasz apel, daje nam zwycięstwo, którego, tak jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, Temeswarem na Węgrzech, jak nasze zwycięstwo Zabyczyńskiego, Jana Pawła II, nie podjęliśmy. I na krótki czas zapanowało zwycięstwo. W przypadku zapowiedzi, którą słyszymy z dzienniczka, mamy to samo. Dlaczego mówię, że rozumiemy ją, to proroctwo niewłaściwie? Bo tam jest, Polskę szczególnie umiłowałem. Możemy pytać, za co? Za co? Nie jesteśmy wcale lepsi niż inne narody. I dodaje Jezus, my zwykle pomijamy ten fragment. I jeśli będzie posłuszna woli mojej, warunek sine qua non. Jeśli nie będziemy posłuszni woli mojej, to pytanie pana redaktora i kogokolwiek z nas, czym jest ta iskra, jest bez sensu. I ostatnia moja uwaga, coś długi monolog prowadzę, księże, przepraszam. Nam się wydaje, moi przyjaciele, bracia, siostry, że to jest proroctwo świetlane. Zaszczyt, prawda? Będziemy tymi, którzy przyniosą, będą miejscem największej, drugiej w historii zbawienia łaski. Pierwszą było pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Kto jest autorem, przedmiotem tej łaski? Maryja. Drugie wydarzenie porównywalne, niektórzy teologowie mówią większe, to jest przyjście powtórne Chrystusa na ziemię na końcu czasów. I podmiotem tego wydarzenia będzie kto? Polska. Polskę szczególnie umiłowałem. Polska. Jeżeli, tak jak Maryja, będzie posłuszna woli Bożej. Ale jeśli spojrzymy na historię Maryi, bo ona tutaj jest jakby kluczem do zrozumienia naszej roli. Nie było jej w mediach tamtejszych. Nie miała wielkiego konta w banku. Nie była wielkim politykiem. Nie miała żadnego wpływu na dzieje świata, patrząc z punktu widzenia tego świata. I być może nasze mówienie o iskrze jest o tyle mylne, że nam się wydaje, że my wreszcie odegramy jakąś szczególną rolę historyczną, nie duchową. Kiedy całe proroctwo mówi o wymiarze duchowym. I rzecz jeszcze jedna.
Usłyszałem to w Fatimie. Czy ta iskra, początek płomienia, płomień oznacza światło, ale także oznacza wysoką temperaturę, ból, pali się. Czy ta iskra nie oznacza po prostu, że Jezus nas zaprasza na krzyż? Na czas, jak mówił poprzedni rektor Fatimy, będąc raz jeden w Polsce, kusząc rekolekcje dla kapłanów, Polskę czeka czas katakumb. Polskę czeka czas męczeństwa. I wtedy, panie redaktorze, jeśli powiemy ludziom, jest takie proroctwo na temat iskry. Czy chcemy je podjąć? Większość nas wierzących, mówiąc, że kochamy Matkę Najświętszą i Pana Jezusa, powie, nie jesteśmy gotowi, nie chcemy. Bo nikt z nas, kiedy krzyż staje przed nami, nie wyciąga rąk. Tak, książę Piotrze? Trudno coś dodać po tak pięknych, mądrych słowach. Czekamy. Drodzy Państwo, od czasu realizacji tego filmu, które dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że w ogóle tam się znalazłem, zostałem zaproszony, tak mi mówili, że mam przyjechać. Udało się, chociaż nie było to łatwe. Od tego czasu trochę moje poglądy zmieniły się na temat tej iskry i tego proroctwa. To znaczy, że zupełnie myślę co innego, ale poszerzyły się moje horyzonty. Myślę, że patrząc na tą iskrę, czy jak było powiedziane, że to będzie Jan Paweł II, czy to będzie siostra Faustyna, czy dzieła miłosierdzia, na pewno nie będzie to osoba, ani żaden człowiek, który przyjdzie z mieczem i zacznie wojować i świat zostanie zdobyty, a my pójdziemy za nim i Polska będzie odgrywać wielką rolę. Myślę, że trzeba wrócić zupełnie do historii zbawienia i od historii w ogóle całego świata. Znamy od Księgi Rodzaju Adama i Ewę i w ten czas, co wydarzyło się tam. Jest to opowiadanie, które mówi o jednym rzeczy, o nieposłuszeństwie człowieka Bogu. Na czym polega to nieposłuszeństwo? Nikt z nas nie wie, na czym polega nieposłuszeństwo, na czym to polegało. My wiemy z opowieści, że Ewa dała jabłko Adamowi. I było to nieposłuszeństwo względem woli i nakazu Boga. Bóg stworzył świat perfekcyjnie, stworzył człowieka perfekcyjnie. Myśmy byli posłuszni Panu Bogu. I wówczas wiemy, że wszedł grzech pierworodny i był tym wyłamaniem się spod prawa Bożego całego stworzenia. I teraz od tego momentu to wyłamanie trwa. Jesteśmy w tym grzechu, jesteśmy słabi, otrzymaliśmy od Boga to przekleństwo. Od tej pory będziecie w sprudzie czoła pracować, będziecie zdobywać pokarm. I w ten czas, w tym Edenie biblijnym, nastąpiło wyłamanie się spod wieczności samego Boga. Nastąpiło powiedzenie Panu Bogu, nie będziemy posłuszni. I w tym momencie odchodzimy od tego, od Pana Boga i Jego nakazów, tego perfekcyjnego stworzenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj świat oddalił się jeszcze bardziej. I jesteśmy bliżej Pana Boga. Dzisiaj świat powiedział Bogu nie i mówi wszędzie nie. Dzisiaj to my stwarzamy swoje prawa. Przychodzą tak zwane wartości europejskie, które na pewno nie są wartościami Pana Boga. Tworzone przy biurkach różnych ludzi i różnych opcji i poglądów. I w te prawa zostają nam nadane. My w te prawa wchodzimy, musimy w tymi prawami się kierować, wychowywać dzieci. Dzisiaj nam mówią, co mamy, co jest dobre, co jest złe, co jest grzechem, co grzechem nie jest, kogo mamy błogosławić, a kogo mamy nie błogosławić. Dochodzimy do jakiejś totalnej parodii naszego życia i od tego momentu jeszcze dalej żeśmy odeszli od Boga w XXI wieku. I teraz postawmy się w miejscu samego Boga. I co dalej? Dokąd On będzie czekał? Co dalej ma nastąpić?
Historia naszego narodu jest bardzo burzliwa i były piękne momenty i były momenty nie najlepsze. Dzisiaj, gdzie jesteśmy, tu jesteśmy, prawda? Następuje potężna walka z nami i z naszym narodem jako narodem chrześcijańskim, ponieważ tutaj, w naszym narodzie, jeszcze obowiązuje też prawo Boże. My walczymy. Jest walka pomiędzy dwoma prawami. Prawem Boga i prawem człowieka ustanawianym przez nas. Dlatego to widzimy teraz na tej płaszczyźnie, która nas ogarnia, jak bardzo nam w tej chwili grożą i mówią, że jeżeli nie zrobimy tego, to będą takie konsekwencje. Jak długo Polska będzie dalej się bronić? I teraz ja myślę, że ta iskra, co Pan Bóg będzie chciał zrobić? Czy będzie dalej się przyglądał przez następne 15 lat? Czy to wszystko gdzieś eksploduje? Czy będzie jeszcze Bóg czekał, aż ludzkość zupełnie odejdzie? Bo odchodzi wszędzie od Pana Boga. Jest totalna apostazja w całym świecie. Polska staje się taką zieloną wyspą, tylko w innym, gdzie jeszcze to prawo Boże jest respektowane. Ale pytanie, jak długo zostaniemy jeszcze tą zieloną wyspą? I teraz przychodzi to proroctwo o iskrze. Ja myślę, że tą iskrą nie będzie człowiek, nie będzie nawet organizacja, nie będzie to nawet grupa ludzi, ale tą iskrą będzie to, że nasz naród uzna prawo Boże znowu jako prawo naszego kraju. Podporządkuje się i pod zwierzchność całkowicie Panu Bogu. Czyli to wszystko, co świat dzisiaj mówi nie w różnych aspektach, Polska będzie musiała utrzymać i powiedzieć światu nie, a Panu Bogu powiedzieć tak. Uznać prawo Boże jako nasze prawo, prawo narodu, według którego będziemy żyć. Jest podporządkowanie się doczesności pod prawo Boże w życiu osobistym każdego człowieka, rodziny i narodu. I na tej płaszczyźnie w tej chwili trwa straszliwa walka. Jeżeli ta iskra ma wyjść, to, że Polska ostanie się, nie powie do końca systemowi, który dzisiaj opanował świat, tak, tylko powie nie. Polska będzie powie Panu Bogu tak. Mamy dzisiaj Królową Matkę Najświętszą. Dlatego wojna dzisiaj trwała o intronizację Chrystusa Króla. Dlaczego tak strasznie ludzie boją się powiedzieć, że Chrystus jest Królem Polski? Nastąpiła intronizacja w Polsce. Jeżeli Polska nie uzna Chrystusa i prawa Bożego jako naszego prawa, to Polskę tak samo zniszczą, jak zniszczyli już inne kraje. Dlatego w tej chwili wojna trwa nie o język polski, trwa o to, że jesteśmy ostatnim bastionem, jesteśmy ostatnią twierdzą, która jeszcze nie upadła. Ta wojna trwa dlatego, ponieważ wiedzą, że jak Polska upadnie, to świat stoi otworem dla innego świata, dla księcia tego świata. Dlatego jest tak zażarta walka, bo w Polsce ciągle jest ta obrona. Są ci ludzie i teraz obserwujemy cały czas, że następuje jakiś niesamowity nawrót ludzi do Matki Bożej, do Królowej naszej. Przecież jest naszą Królową przez tyle lat. Następuje nawrót do życia takiego ekstremalnego, z wiary. Następują ruchy ludzi młodych, którzy konsekrują się Maryi, bo wiedzą, że pod jej sztandarem tylko i pod jej sztandarem możemy zwyciężyć. Tego strasznie boi się Zachód, strasznie boją się ci ludzie, którzy tego nie chcą. Dlatego wszystko się robi, żeby w Polsce jak najszybciej zmienić cały ustrój, wszystko, co można zmienić, żebyśmy ulegli. Ale to proroctwo jest warunkowe. Jeżeli Polska, tak to było, jeżeli Polska będzie posłuszna woli Bożej, jaka jest wola Boża? Żebyśmy żyli z Nim w harmonii. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię. Ale żebyśmy żyli z Nim w harmonii, żeby Jego prawo było naszym prawem. Żebyśmy żyli według prawa Boga, a nie prawa, które przychodzi do nas z zewnątrz. Żebyśmy nie nazywali straszliwych rzeczy, jakie są zgorszenie według Pisma Świętego, że to jest błogosławieństwo i rzeczy są to normalne. Wiemy, o co chodzi. I w tym momencie, kiedy Polska się ostaje, Bóg daje nam wielkie błogosławieństwo poprzez Maryję. Stajemy się tym materiałem wybuchowym, tą mieszanką,
która wybuchnie jak ta iskra. To nie będzie malutka iskierka, to będzie iskra, która uratuje cały świat. Przed tą zgnilizną, która zalewa celusieńki świat. I nie ma nigdy recepty, jak to wszystko uzdrowić, co z tym zrobić. Nikt nie umie tej fali, tego tsunami, które zalewa świat dzisiaj, powstrzymać. To się już stało. Tu założyliśmy tylko na naszych granicach różaniec do granic. Założyliśmy tą tamę, bronimy się i dopóki Polska nie uzna prawa Boga, nie wrócimy ponownie do Edenu, nie zrobimy tego koła i wrócimy do Boga i powiemy tylko z Tobą, Panie Boże, możemy żyć, tylko z Tobą wygrać, ten czas zostaniemy zniszczeni. W momencie, kiedy Polska wróci do Boga, a ma na to szansę, bo jest naprawdę wspaniałych tylu ludzi, jest wspaniały tylu kapłanów, Kościół tu jeszcze się trzyma. Pytanie, jak długo będzie się jeszcze trzymał. Dlatego jeżeli w tym momencie, kiedy Polska uzna, mamy królową, uzna Boga, my nie musimy intronizować Chrystusa i nakładać Mu korony. On jest Królem Wszechświata, jest Panem wszystkiego. Ale uznać prawo Boże i Jego Królestwo w naszym narodzie, w tym momencie Bóg może nas wykorzystać, użyć jako potężną siłę do odwrotu tego tsunami. Tylko z Jego pomocą będziemy mogli, świat może ocaleć. Jeżeli my polegniemy, to co potem? To kto jest następny? Kim Pan Bóg może się posłużyć? Tu jedna osoba nie da rady. To musi być naród. To musi być. Myśmy już wiele tych krzyży wycierpieli i ciągle dostajemy bicze. Ciągle jesteśmy biczowani na wszystkich płaszczyznach. Także myślę, że to podporządkowanie się do czystości naszej, pod prawo Boże, to nastąpiło. Nastąpiła wielka pokuta, nastąpił różaniec do granic, nastąpiła intronizacja, czyli uznanie Chrystusa za naszego Pana, prawa Jego Królestwa. On jest Królem. Czy jak to mi się to podoba, czy mi się to nie podoba? W tym momencie Polska mówi Panu Bogu, jeżeli jest taka Twoja wola, jeżeli to proroctwo, które jest do Faustyny, powiedziałeś, jest aktualne, my jesteśmy gotowi. Wspomniał ksiądz o tym, że jest wiele środowisk, które przemieniały swoje życie i to są fakty. Rzeczywiście ja sam to widzę w Kościele, że wielu ludzi radykalnie się nawraca. Są środowiska, grupy, wspólnoty, stowarzyszenia, które wspomagają w formacji. Natomiast nie sposób nie zauważyć tego i to jest bardzo łatwe do spostrzeżenia, że w przestrzeni publicznej Kościół, Jezus, Maryja podlegają takim atakom nienawiści i hejtu, mówiąc językiem internetowym, że to przybiera skalę już naprawdę trudną do zaakceptowania. Dlatego słuchając i księdza, i pana Wincentego, wydaje mi się, że zasadne jest postawić tutaj taką myśl, czy to szczególne umiłowanie Polski nie wiąże się również z szczególnym nawróceniem naszego narodu, z wezwaniem go do szczególnego nawrócenia. No na pewno jest to wezwanie do głębokiego nawrócenia każdego z nas. Dzisiaj jesteśmy otwarci na wartości europejskie i jaki mamy wpływ, co w naszym imieniu lepsi czy gorsi politycy będą robić. Ale jeżeli, jak pan powiedział, tyle ludzi dzisiaj się nawraca, tyle ludzi oddolnie się nawraca, to już nie jest ten Kościół tłumów, wielkich imprez kościelnych, które kiedyś się odbywały, którego byłem jeszcze dzieckiem czy młodym księdzem. No wiadomo, przyjechał do nas Jan Paweł II, coś szło nie tak, pojeździł po Polsce, wszystko znowu wracało do normy. Dzisiaj nie mamy już tego zaplecza. I dlatego, ale to ziarno zostało zasiane i to dzisiaj zaczyna już rosnąć na naszych oczach. Tyle naprawdę wspaniałych młodych ludzi, tylu wspaniałych młodych kapłanów na świecie nie ma. I na świecie, nawet jeżeli jest Kościół, to nie ma Kościoła tak maryjnego. Jest dewocjonalny dziś maryjny, gdzie Maryja jest jako talizman, bo wszędzie jest nasza Matka. Ale my mamy tą zdrową pobożność i tą wewnętrzną, i tą zewnętrzną, tą Matki Bożej. Dlatego ta siła jest naprawdę olbrzymia w tym narodzie. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i widzę, jaka jest na przykład odpowiedź wielu ludzi młodych dzisiaj. Tylu jest młodych mężczyzn, którzy dzisiaj rano nie wstydzili się iść po Warszawie z różańcem w ręku. Nie wstydzili się młodych mężczyzn.
Pokażmy sobie, no, gdzie dzisiaj na świecie są mężczyźni, którzy przejmują kościołem. Może gdzieś tam 60 plus, a reszty nie ma młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, to nie jest dla nich. Myśmy tych ludzi stracili, chyba że wrócimy znowu do koncepcji, że potrzebujemy was. Ta walka duchowa cały czas trwa. Mężczyzna lubi walczyć, mężczyzna jest stworzony do walki. Jeżeli mężczyźni pokazuje, że słuchaj, potrzebujemy cię w szeregach, potrzebujemy cię z różańcem w ręku, w ten czas ten mężczyzna widzi, no to jest sens. I druga rzecz, żebyśmy to zrobili, potrzebujemy ludzi, którzy będą bronić naszej wiary. No to, co my dzisiaj robimy, się poddajemy w każdym miejscu. Dzisiaj nie bronimy swojej wiary. No zobaczmy muzułmanów, zobaczmy inne grupy, prawda? Powiedz coś na ich temat, czy na temat ich wiary, czy proroka, no to koniec. A u nas mogą, dzisiaj czytałem gdzieś tam w Gdańsku, bluźnierczy był, jakieś otworzono bluźnierczą wystawę gdzieś na lotnisku imienia Wałęsy, Pan Jezus, głowa obcięta na tacy. No ludzie. I cisza. I nic się nie dzieje, prawda? Ileś tam lat temu jeden człowiek pali Biblię, czy tam drze Biblię publicznie i cisza. Nikt nic nie mówi. Pochowaliśmy się. A parę dni temu gdzieś tam w Gdańsku ktoś jakąś książkę inną spalił. Szum na cały świat. Na cały świat. W BBC opowiadali. Jaką pierwszą tam, jak w Polsce jest ciemnogród i jak my. I oczywiście tu tak samo podnoszą głowy nasi przedstawiciele, no jak to możliwe jest prymityw i tak dalej, komentarze straszne, a tam Biblię podarto na naszych oczach, głowa w piasek. Więc mówię, my nie potrafimy bronić naszej wiary, ale już zaczyna się to powoli zmieniać. Musimy zacząć bronić naszą wiarę, bronić Jezusa. Bronić to, że wczoraj powiedziałem na stadionie, że jestem chrześcijaninem katolikiem. Dzisiaj taka następuje protestantyzacja, że na przykład teraz na wschodzie w tą lukę wchodzą protestanci, którzy wysyłają takie wiadomości. Jakbyś myślał, to byś nie był chrześcijaninem. To byś nie był katolikiem. Jakbyś włączył myślenie i rozum, to byś nie był katolikiem. No przepraszam bardzo. I my milczymy, prawda? Nas obrażają. My jesteśmy chrześcijanie, katolicy, a nie tylko jacyś katolicy. My jesteśmy chrześcijanie, ludzie Chrystusa, Zbawiciela. Tego, jeżeli więcej będzie się mówić o tym, że mamy zebrać te szeregi, mamy iść do obrony wiary, przeciwstawiać się orężem modlitwy, ale równocześnie też wiedzieć na naszej wierze na ten temat, byśmy mieli tych ludzi. No, na szczęście to się wszystko już zmienia, no, ale wojna jest totalna na całym świecie. Panie redaktorze, cóż za pytanie, prawda? Kto nie potrzebuje nawrócenia, niech wyjdzie. Co? Oczywiste. To ja przywołam taką anegdotkę. Byłem w klasztorze jezuitów gdzieś na południu Polski i rozmawialiśmy o iskrze. I mówię temu starszemu jezuicie, za co nas Pan Jezus ma tak szczególnie miłować? Przecież my naprawdę jesteśmy nic nie warci. Nic nie warci. I on na mnie patrzy, starszy jezuita, dobra szkoła, i mówi, ale my o tym wiemy, ale my się spowiadamy. Gdy tamte narody już nie wiedzą, co to jest grzech, nie czują w ogóle potrzeby nawrócenia i nie wiedzą, że są nic nie warci. My jesteśmy najgorsi ze wszystkich narodów, bo za takich się uważamy. Uważamy, że jesteśmy grzeszni. Jakbyśmy sobie nasze społeczne wady mieli przywołać, padłby na nas blady strach. To taka odpowiedź. Z pewnością potrzebujemy nawrócenia, tylko właśnie to, że my wiemy, że jesteśmy ludźmi potrzebującymi nawrócenia, jest znakiem, użyję wielkiego słowa, naszego wybrania. Skoro mówimy o proroctwie, to pozwolę sobie przywołać tak zwane proroctwo Ratzingera, które było odpowiedzią na pytanie, jaka będzie przyszłość Kościoła, co się musi zmienić, czy będzie nas zdecydowanie mniej.
I to mówił papież Benedykt XVI, jeszcze wtedy kardynał Józef Ratzinger, w roku 1969 w wywiadzie dla rozgłośni Hessian Rundfunk w dniu Wigilii Bożego Narodzenia. I te słowa brzmią tak. Z dzisiejszego kryzysu wyłonie się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, które na nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia. Będzie kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą, a raz z prawicą, będzie ubogi i stanie się kościołem ubogich. Wtedy też ludzie zobaczą tę małą trzutkę wierzących jako coś kompletnie nowego. Odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali. To było 50 prawie lat temu. Jak te słowa odnajdujemy dzisiaj? Panie Wincenty. Pozwolę. Zacznę naukowo. Proszę wybaczyć. Wszystko zależy, moi drodzy, od koncepcji Kościoła. Koncepcja źle rozumiana, soborowa Kościoła, mówi, że wszyscy, nawet najgorsi ludzie, będą zbawieni, szczególnie dzięki Bożemu miłosierdziu, który jest potężniejszy od każdych z naszych grzechów. Kłania się cały Kościół Zachodu. Nie ma grzechu, nie ma spowiedzi, nie ma więcej sakrum. Więc mamy taki problem, że rozbyło nam się pojęcie Kościoła, który przed soborem jeszcze miał łacińską nazwę Ecclesia Militans, co by się bardzo podobało księdzu Piotrowi. Kościół walczący, rycerze, bo u Chrystusa cytował nieprzypadkowo Jan Paweł II 40 lat temu, gdy pierwszy papież stanął na Jasnej Górze, on, 4 czerwca. Co krzyczało? Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. I ta cała pieśń mówi o dwóch rzeczach. Że my mamy pod wezwaniem Chrystusa, Króla, ruszyć do walki. To nie jest chrześcijaństwo fotelowe. Że mówimy, no Pan Bóg się za mało angażuje w tej Polsce, bo niewiele się dzieje. A Pan Bóg mówi, a gdzie wy jesteście? W wygodnych fotelach przed telewizorem? Historia się nie dzieje po tamtej stronie. Jest takie powiedzenie, że przyszłość jest tworzona dziś przez was. Każde proroctwo, które dotyczy przyszłości, dotyczy ciebie, bo ty stworzysz tą przyszłość. Więc to jest rzecz pierwsza. Fałszywa koncepcja Kościoła, tych kręgów coraz dalszych i właściwie nie musisz wierzyć, nie musisz się spowiadać. Bądź tylko jakoś człowiekiem dobrej woli, a jesteś członkiem Kościoła i taki człowiek ma prawo nam w Kościele krzyczeć, że coś źle robimy, bo jest członkiem tego klubu, który już nie jest elitarny. Druga koncepcja i to jest koncepcja, panie Pawle, Ratzingera. Mimo soboru. Jest koncepcją pierwotną Kościoła, czyli Kościoła elitarnego, o którym właśnie mówi, że to jest Kościół przyszłości. Wyobraźcie sobie, tu ksiądz Piotr najlepiej by ten obraz przywołał, bo w Anglii jest dużo klubów golfowych lub tenisowych, które wymagają spełnienia bardzo surowych warunków, by być członkiem. Trzeba mieć błękitną krew, trzeba mieć dużo pieniędzy, trzeba mieć jakieś tam stanowisko i spełniać wymogi. Biały garnitur, co tam byśmy chcieli. Podpisujesz taką listę, płacisz opłatę, jesteś członkiem takiego klubu. Ratzinger poniekąd tą koncepcję przerzuca na Kościół. Łódź Piotrowa. Jeśli chcesz być członkiem Kościoła, musisz spełnić podstawowe warunki, które są w Ewangelii. Jakim prawem jakiś robotnik, nie obrażam żadnego robotnika, ani przedmieść Londynu, będzie krzyczał, dlaczego oni grają w tenisa, a nie w piłkę nożną i dlaczego mają białe krawaty? Bo takie są przepisy w tym klubie. Dlaczego ludzie z zewnątrz krzyczą na nas, że my mamy takie, a nie inne obyczaje, czy taką inną moralność? Bo się uważają za członków Kościoła?
i od wewnątrz mają prawo demokratycznie coś mówić. W Kościele, dodajmy, nie ma demokracji. Ale kiedy, tu pan Paweł jako przedstawiciel mediów doskonale wie, kiedy nam media wciąż wciskają, że jedynym prawdziwym, nie wiem, z Bożego namaszczenia ustrojem jest demokracja, to Kościół przestaje mieć swoje fundamenty ewangeliczne, prawda? I jeśli mówimy, znowu media nam to krzyczą, że Kościół to jest tak szeroka instytucja, a nie wspólnota, nie taki klub elitarny, łódź, na którą chciałeś się zaokrętować i jesteś tam pracującym majtkiem, a nie turystą. Jeżeli my uważamy, słuchając tych mediów, że mają rację, że każdy ma prawo rzucać w nas błotem, no to gdzie my jesteśmy? Myślę, że to, co podkreśla ksiądz Piotr, nam brakuje dwóch rzeczy. Odwagi, żeby powiedzieć, jakim prawem się odzywasz. Okej, demokracja, jesteś w mniejszości. Jesteś w mniejszości. Gdybyśmy mieli zrobić taką prawdziwą statystykę, to my, ludzie wierzący, idący za Chrystusem, mówiący Matka Boża, Królowa Polski, Częstochowska jest naszą Panią, jesteśmy w 90% obywatelami kraju. Ale druga rzecz, trudniejsza niż odwaga. Brakuje nam wiedzy. Nie jesteśmy przygotowani do konfrontacji zupełnie. I także w traktacie świętego Ludwika Grignona de Montforta, napisanym na czasy ostatnie, na dzisiejsze, współczesne czasy, gdzie jest mowa właśnie o małych wspólnotach. Proroctwo Ratzingera się tu sprawdza. Tam jest także mowa o tym, że podstawą nowego Kościoła jest, że jesteśmy świadomymi wierzącymi. Jesteśmy ludźmi, którzy znają, bo jeśli nie znasz Maryi, nie znasz jej prawd, nie znasz Chrystusa, jak go obronisz? Wstydzisz się swojej wiary, jak przyjdzie ateista i krzyczy, jesteś głupi, bo wierzysz w jakieś zabobony. Potrafisz powiedzieć, to nieprawda, bo nie potrafimy. Jest to wielki grzech dzisiaj, przepraszam, hierarchicznego Kościoła. Przychodzę do Kościoła przynajmniej raz w tygodniu i nikt mnie nie uczy, nikt nie pogłębia mojej wiedzy i potem, gdy spotykam w pracy na ulicy szyderce, chowam się ze wstydem, bo nie potrafię odpowiedzieć. Mamy targi książki katolickiej. Mamy czytać, poznawać, uczyć się, żeby jak ktoś przyjdzie i powie szyderstwo, bluźnierstwo, kłamstwo wobec naszej wiary, to powiemy, to nie ty masz rację, ja, bo jeszcze tego nie umiemy. To zadanie stoi przed nami. Ksiądz Piotr, proszę. Jeśli ksiądz by też powiedział parę słów na temat proroctwa Ratzingera. Ja myślę, że bardzo pięknie powiedział ostatnio kardynał Sara, chyba dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu. Osobiście nie śmiałbym tego powiedzieć, bo bym został ukrzyżowany, ale zacytuję. Więc kardynała z Nowej Gwinei i mówi, że dzisiaj nie waham się powiedzieć, że księża, biskupi, a nawet kardynałowi boją się uznawać, czego naucza Chrystus i przekonywać do doktryny Kościoła. Myśmy tak wszystko rozmiękczyli dzisiaj i wszystko tak rozwodniliśmy, że jeżeli stajemy w konfrontacji, to tak pan powiedział, brakuje nam wiedzy, brakuje nam odwagi. I boimy się, że zostaniemy niezaakceptowani, że coś stracimy. Zostaniemy wyśmiani, właśnie. Dlatego ci, co mają odwagę mówić, jest taki ludzie jak my z szarych szeregów, jak ja, no ryzykujemy bardzo wiele. Bo wiemy, czym to się skończyło dla wielu i wiem, czym to może skończyć się dla wielu, prawda? Jest tu jedna czy druga osoba, która tu napisała, której mają wielkie problemy przez to, że mówili prawdę. Że są jakby prorokami, którzy właśnie mówią o tym, co ma nastąpić. Że Kościół, jak kiedyś słuchałem, wejdzie do podziemia z prawdą i z Ewangelią. Słynne przemówienie papieża naszego jeszcze w ten czas Karola Wojtyły, który w 76 roku powiedział,
Żyjemy w obliczu największej konfrontacji. Nawet najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich nie zdają sobie tego z pełni sprawy. W 76 roku takie proroctwo. Stajemy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Wiemy od samego początku, że Kościół walczy ze światem, prawda? Z tym całym systemem. Tak było za apostołów. Kościół wprowadzał kompletnie nową naukę i apostołowie przepłacali to życiem i tysiące innych chrześcijan na samym początku. I to, ta konfrontacja będzie do końca świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale teraz, co miał na myśli kardynał Wojtyła, że antykościół i zaprzeczenie Ewangelii, czyli będzie jakiś antykościół, czyli nie świat, ale antykościół, czyli kościół, który kompletnie pójdzie za tym światem, będzie nazywał się kościołem, ale nie będzie miał dużo wspólnego lub nic z kościołem Jezusa Chrystusa. No, następne można tutaj myśleć, czy ten Kościół już zaczyna istnieć, czy już jest. Tutaj wiele już można powiedzieć na ten temat, ale już sam powiedział, że dojdzie do tej konfrontacji. I teraz napisał tak, to jest czas próby, w którym musi wejść Kościół przez duże K na całym świecie. I te przerażające dwa słowa, a Polski w szczególności. Boże, dlatego, że będziemy musieli przejść wielką próbę i to, co na początku mówiliśmy, tą walkę, która rozgrywa się o istnienie Kościoła i wiary prawdziwej w naszym kraju. Prawdopodobnie przejdziemy wielką próbę. Ilu z nas tą próbę wytrwa? Nie wiemy. Ilu ludzi będzie miało odwagę, kapłanów, biskupów, mówić prawdę, a ilu się przestraszy? Tego nie wiemy. Są wspaniali ludzie, dlatego dzisiaj nawet mówiłem rano, nie, przepraszam, wczoraj wieczorem mówiłem na stadionie do młodych ludzi, to wy nie jesteście w układach. Niestety my jesteśmy w układach. Każdy z nas. Gdy ja otworzę swoją buzię i powiem, co naprawdę myślę nieraz, to jest naprawdę narażenie się na bardzo dużo. Świeccy ludzie nie są w takich układach, gdy chodzi o wiarę. Ci ludzie mogą robić więcej i mogą mówić więcej i dzieje się to na naszych oczach. My niestety często jesteśmy świętym posłuszeństwem, bo nie wolno, bo nie pasuje tak mówić, bo wiemy, jak to wszystko działa. Więc na naszych oczach, naszych pokoleń to proroctwo się w tej chwili spełnia. Jedno i drugie. I teraz pytanie, co my w tej chwili wybierzemy? Jako Polacy odegramy na pewno olbrzymią rolę. Gdy chodzi o Kościół, gdy chodzi o przetrwanie prawdziwej Ewangelii. Ale czy rzeczywiście zdamy egzamin, tego nie wiem. Ksiądz mówił o tym antykościele, który czerpie ze świata, a nie od Boga. Taki pojawił mi się w myślach obraz Rzymu antycznego, który właściwie całą swoją pseudoboskość czerpał właśnie ze świata. Tam cesarze byli z urzędu bogami. I tych bóstw tam sobie ustanawiali mnóstwo przeinnych i cała ich mitologia. Natomiast w opozycji była ta grupa wichrzycieli, chrześcijan, którzy ukrywali się w katakumbach, żeby odprawiać Eucharystię, żeby żyć we wspólnocie. No, pan Wincenty mówił o elitarności Kościoła. Jeżeli by spojrzeć na to, że historia zatacza koło, w takim razie w myśl proroctwa Ratzingera, no to to słowo być może musimy zrozumieć zupełnie inaczej, że to nie jest klub garniturów i krawatów, tylko że to będzie klub katakumb. Panie Wincenty? Ja może w tym kontekście podkreśliłbym jeszcze jedną rzecz, bo ja od duchowości to tak nie bardzo, bardziej od jakiejś wiedzy teologicznej, proszę, tu jest ksiądz Piotr, jeśli już będzie musiał, to powie. W 1993 roku John Hafford, założyciel Blue Army, czyli dzisiaj Światowy Apostolat Fatimski, miał spotkanie z siostrą Lucją. I potem napisał taką książkę The Final Effort, w której podsumował to spotkanie i powiedział, że tam
będzie się dokonywało zwycięstwo w tym elitarnym kościele, gdzie Matka Boża będzie wciąż mogła powiedzieć, że jej prośby są podejmowane. I w tamtym czasie, 93 rok, to hasło było zupełnie ogólne i można powiedzieć, dotyczyło jeszcze wtedy prawie każdego kraju. Teraz dotyczy to tylko Polski, ponieważ jakie są warunki, te brzegowe warunki fatimskie, żeby nastąpiła owa zmiana z pomocą Bożą? Po pierwsze, życie sakramentami. Polska żyje sakramentami. Spowiedź święta, godnie przyjmowana komunia święta, ludzie walczą, by przyjmować na kolanach. Po drugie, modlitwa. Życie modlitwy. Polska się modli. Po trzecie, różaniec. Szczególna forma modlitwy. W Polsce ludzie odmawiają różaniec. Wystarczy zobaczyć w październiku, co się u nas dzieje. Dzień, gdzie tego w ogóle nie ma. I po czwarte, Polacy się uczą zjednoczenia z Bogiem przez kontemplację. Przez prawdziwą medytację. Jedyny kraj, który pozostał jak wyspa na tej całej mapie świata, i stąd, to jest wymiar walki duchowej przecież, stąd ten świat zrobi wszystko, żeby Polska przestała być podmiotem proroctw, tych dobrych objawień, proroctwa o iskrze. Mnie kiedyś natchnęła taka myśl, widząc, co się dzieje wiele lat temu, ale nie tak dawno temu w Polsce, kiedy mówiono, Polska istnieje tylko teoretycznie, pamiętacie to? Tak, jeżeli się spojrzy na proroctwa, jest ich co najmniej takich ważnych, wielkich, kilkanaście na temat Polski. I tam wszędzie jest podmiot Polska. Są dwa sposoby, żeby one się nie stały. Trzeba zrobić wszystko, żeby się nie stały. Ale druga koncepcja diabelska jest bardziej genialna. Trzeba sprawić, żeby ten podmiot zniknął. Nie ma Polski. No to jak może z niej wyjść iskra, skoro nie ma Polski? I stąd cała strategia szatana i jego pokolenia szatańskiego, które działa na świecie, co podkreśla siostra Lucja, a jest ich tłumy wśród nas, polega na tym, żeby zniszczyć naszą polskość, naszą tożsamość, nasz patriotyzm, wyśmiać to, co jest bogoojczyźniane, bo Polska musi zniknąć z duchowej mapy świata. Najlepiej także z mapy świata geograficznej. I nasze zadanie jako ludzi wierzących jest powiedzieć basta. Mamy swoją tożsamość narodową, mamy swoją wiarę, Bóg, Ojczyzna, Maryja. I ta cała nasza tożsamość, tradycja od naszych praojców będzie szła z naszymi dziećmi, wnukami i prawnukami. I wtedy, któreś z tych pokoleń, jestem o tym przekonany, będzie świadkiem, może już nasze, spełnienia się tych wielkich proroctw. Ale powtarzam raz jeszcze, co mówił John Hafert, muszą być takie warunki brzegowe. To nie my wprawdzie działamy, tylko działa Bóg. Ale my musimy Panu Bogu dać miejsce. W oryginalnym języku, tym pierwotnym, biblijnym, zbawiać oznaczało właśnie to. Dawać miejsce, tak jak Adam i Ewa wspomniane, dostali miejsce rajskie. Izrael dostał ziemię obiecaną. Tak my jako chrześcijanie, to jest nowy wymiar, my jako chrześcijanie zaproszeni do tego, żeby pomagać Bogu zbawiać świat, mamy dać Mu miejsce w swoim życiu, przewspomniane z kolei przez Pana Pawła, nawrócenie. To właściwie jedyne słowo, które powinno tutaj echem się powtarzać, strasznie niewygodne i dla niektórych niepotrzebne. Do księdza Piotra jeszcze raz to pytanie skieruję. Czy, jak ksiądz uważa, czy rzeczywiście czeka nas kościół katakumbowy? Myślę, że tak. Już jest. Jest bardzo trudno, szczególnie tym, którzy na serio wierzą Ewangelię, którzy mówią to nauczanie, które Kościół nauczył przez 2000 lat, którzy nie chcą zaakceptować grzechów, różnych perwersji, a na całym świecie dzisiaj już są prawa i są paragrafy, gdzie
jeżeli nie zaakceptuje się tego, no to już podpada się pod paragraf państwowy, więc ja tak zawsze zastanawiam się, co będzie, jak kiedyś episkopat w Anglii na przykład powie, że są takie przepisy i proszę się do nich stosować, bo nie nawet episkopat, bo państwo powie, prawda? Jesteś obywatelem tego kraju, mieszkasz, pracujesz i tak masz robić, bo takie jest zarządzenie państwowe i masz błogosławić każdą miłość, każdego człowieka, na wszystko pozwalać. I teraz będzie pytanie, jak ja w sumieniu sobie na to odpowiem jako ksiądz? Co będzie, jeżeli na przykład biskup mnie sprzeda, nie? Biskupi powiedzą, tak niech będzie, prawda? I od dzisiaj takie prawa obowiązują, bo będzie episkopat miał taką moc i siłę. Nie będzie to już ogólne w Kościele, tylko no, do tego zmierza, że każdy episkopat będzie mógł sobie ustanawiać, po tej stronie granicy będzie tak, po tej stronie granicy będzie inaczej. Więc my będziemy zwykli księża postawieni pod mur. Teraz kto pójdzie po tej, z tą stroną, a wybór jest jeden, prawda? Ale będzie, no, będzie bardzo, bardzo trudny. Konsekwencje tego wyboru będą katastrofalne. Dlaczego? Jeżeli człowiek nie będzie miał życia wewnętrznego, nie będzie rozumiał tych mechanizmów, które działają, będziemy żyć w tym kukulandzie, że wszystko jest ok, wszystko jest dobrze, idziemy ślepo, jak my, co kto powie, to musimy to powiedzieć na to tak. Jeżeli nie będziemy mieć wiedzy odpowiedniej na temat, w co rzeczywiście wierzymy, Kościół katolicki mówi. No jest taka prosty przykład. Ostatnio czytałem w katechizmie i jest w katechizmie Kościoła katolickiego, podpisanego przez papieża, uznanego, że jeżeli ktoś umiera w grzechu ciężkim, idzie do piekła. Co wyobrażacie Państwo, jak ja to powiem na kazaniu? Nawet w tym kraju nasz. Taki jest katechizm Kościoła katolickiego, ja tego nie wymyślam. Jeżeli umierasz w grzechu ciężkim, idziesz do piekła. Więc za przeproszeniem, grzech śmiertelny i umieram dla wieczności. Tak jest w katechizmie. Jeżeli bym tylko wyszedł z tym katechizmem na ambonę i to powiedział, no to bym miał duży problem. Kto o tym właściwie mówi? Dzisiaj wszyscy umierają bez księdza, w grzechach, jest tylko chrzczony. Moja mama już jest w niebie. Ja tu proszę, niech ksiądz powie tylko bardzo fajne kazanie na pogrzebie, prawda? Jaka ona była kochana, jak lubiła frytki, lubiła grać w golfa, jakiej drużynie kibicowała. Niech ksiądz o tym powie. I to jest takie wypisane, co ja mam powiedzieć. To są chrześcijanie wszystko, nasi ludzie. Ja mówię, no tu nie ma takich jeszcze parodii, ale na Zachodzie to już jest normalne. Tylko, że my się już boimy powiedzieć nawet tego, co jest w katechizmie napisane. Jakbym tylko mówił kazania na temat katechizmu czy Biblii, no to jest po mnie. To już po prostu nie mam szans. Już nie mam żadnych szans. No ale no to ja się budzę nieraz mokry i mówię, Boże kochany, no to ja mam iść i kłamać. Jak to wszystko pogodzić? Ten konflikt w moim sumieniu jest olbrzymi, prawda? Jak daleko myśmy odeszli. Dlatego albo Polska uzna zwierzchność Boga i tutaj jest ta walka. Uznamy zwierzchność Boga i będzie to totalnym przeciwieństwem nieposłuszeństwa w Edenie. Uznanie ponownej zwierzchności Boga. Polska na Zachodzie już nie ma szans. My jesteśmy tam już jesteśmy już przegrani. I mówię to z całą świadomością, tam już żadnych szans nie ma, chyba że będzie jakiś cud. Że na przykład powiem Państwu, że Polacy, no tu wyjeżdżali po tych wszystkich katechezach, bierzmowaniach, no wiadomo, prawie każdy, wyjeżdżał gdzieś tam za granicę do Anglii, totalnie odlatywał i nagle po jakichś 10 latach zaczynają ludzie wracać. Mało tego, są już tacy ludzie, którzy mówią, że księdza, wracam do Polski, bo tam jest jeszcze jeden ratunek dla mojej duszy i dla mojej rodziny. I kapitalnie, na przykład ktoś ma 30 parę lat i do tego człowieka dochodzi do jego głowy, że nie mówi, bo wracam tam, bo będzie mi lepiej, bo będę miał lepsze pieniądze, będzie spokojniejsze życie, prawda? Nie, tylko wracam, bo ratuję swoją duszę, ratuję swoją rodzinę. Jaka tam jest dojrzałość tego człowieka, to jest skarb, który wraca do kraju. Przeszedł przez to bagienko zachodnie, przez ten totalny odlot i nagle wraca, bo zauważył. Bardzo dużo Polaków w tej chwili zaczyna na Zachodzie zauważać. Może to było bardzo potrzebne i to są najcenniejsi ludzie, którzy nawet wracają do kraju z różnych przyczyn. Oni wracają nawróceni, bo oni słuchali, bo oni czytali, bo oni nagle jakiś film oglądali na internecie, nagle powiedzieli, to było moje życie, ja muszę to zmienić. To są takie piękne świadectwa. A tam jak ich ratować naprawdę jest trudno, prawda?
Także myślę, że wojna trwa. Polska musi wrócić z powrotem do Chrystusa. Musi wróć do Zbawiciela. Chrystiano i chrześcijanie, ludzie Mesjasza, Zbawiciela. Musimy sobie zdać sprawę o swojej tożsamości. Ja nie jestem człowiekiem Rzymu, tam jakimś tam katolem, prawda? Polak to katol, to tak do nas mówią. O, ty jesteś Polakiem, to tam ta Maryja u ciebie. Jak to smutne nieraz słychać. A to tam u was ta Faustyna, to tam dla tych wieśniaków z Polski jest Faustyna. Dla nas nie. Dziki kraj, tak, na stepach, to Faustyna tam do was przyszła. Proszę Faustyną się nie zajmować. Ja mówię, nie, Faustyna do was przyszła. Dla nas będzie miłosierdzie, dla was będzie sprawiedliwość, nie? No, tego to nie bardzo lubią. Ale tego daję na przykład, jak my musimy zejść do katakumb. Kto z księży teraz powie kazanie wielkopostne, są wielkie rekolekcje, jeżeli żyjesz w grzechu ciężkim, niech tylko ten jeden temat. I umrzesz w grzechu śmiertelnym, idziesz do piekła. Jak tam polecą z hejtami, z nienawiścią, co ty sobie myślisz, prawda, i tak dalej. No boimy się, no strach nas ogarnął. Nie mamy dzisiaj odwagi nauczać tego, co Kościół oficjalnie powinien nauczać. Tak jesteśmy już zaszufladkowani. I myślę, że jeżeli tą odwagę będziemy mieć, to nie utrzymamy się na powierzchni. To coś musi się wydarzyć. Nie chcę być złym prorokiem, ale nie wygląda to w tej chwili najpiękniej. Ja bym chciał księdza Piotra pocieszyć. Jest takie powiedzenie, historia magistra vitae, czyli historię nauczycielką życia, także historia Kościoła. Tak, proszę księdza, już było. Tak źle już było. Święty Hieronim, wielki święty, napisał takie zdanie: i świat obudził się cały. Cały świat obudził się ariańskim. Koniec IV wieku, papież Liberiusz, który też opowiedział się po stronie herezji. I wtedy cały Kościół, z wyjątkiem kilku świętych, szalonych wariatów, którzy uratowali Kościół, jesteśmy dzisiaj dzięki nim chrześcijaninami, cały ten Kościół opowiedział się za herezją. Ale jakby proporcje były jeszcze gorsze niż dzisiaj, szczególnie w Polsce. Ale i tak Kościół prawdziwy zwyciężył i Liberiusz się nawrócił. Prawda? To znaczy, że czeka nas może czas katakumb. Czeka nas czas próby. Ale Kościół, nie wiem czy my poszczególnie ludzie, ale Kościół jako Kościół wyjdzie z niego zwycięsko, wyjdzie z niego, o czym pisał kardynał Ratzinger, wyjdzie z niego oczyszczony nową świętością. To będzie Kościół ludzi świętych. I wtedy, patrząc w historię, znowu jako nauczycielkę życia, powiemy, to było potrzebne. Bo cytat z 78 roku, to jest z kongresu w Filadelfii, jak kardynał Wojtyła do Amerykanów tak krzyczał o antykościele. Tam jest jeszcze jedno słowo, że to się stanie z dopustu Bożego. Z dopustu Bożego. Czyli w tym jest Boża wola, Boża obecność, a Bóg nie chce dla nas niczego złego. Czyli gdy spojrzymy na te wydarzenia przeszłe, nawet najtrudniejsze, z perspektywy historycznej, z perspektywy Bożej, to powiemy, to było trudne, ale trzeba Bogu śpiewać chwała za to. Także wytrwajmy po tej stronie nie papieża Liberiusza i Ariusza, pustelnika, tylko po stronie świętych. Dziękuję za pocieszenie. Żeby było jasne, ja nie mam żadnej wątpliwości, że Kościół nie zginie, bo ktoś tu ładnie powiedział, to mamy w papierach, prawda? To jest zapisane. Kościół na pewno nie zginie. Pytanie, czy Kościół się utrzyma w takiej formie, jaką my znamy Kościół. To nie jest powiedziane, że to będzie w takiej formie, jakiej my go dzisiaj znamy. Wiara... Jezus napytał się, czy ja znajdę wiarę, gdy przyjdę. Czyli to jest też wpisane, że Jezus wiedział, że będą problemy. Były bardzo duże problemy, tylko przy czym kiedy chrześcijańska Afryka Północna zniknęła, dzisiaj są same Araby, więc dzisiaj nadaje się biskupom tytularne tytuły diecezji, które w ogóle nie istnieją. Dlaczego? Bo myśmy te tereny stracili. Czy może kiedyś ktoś powiedzieć, że na przykład będą nadawane biskupom afrykańskim tytularne na przykład diecezji warszawskiej, prawda? Czy, nie wiem, może kiedyś się historia powtórzy, oni będą mieć potężny kościół, a tu będą już tylko tytularne diecezje gdzieś w Europie. Może tak być.
Czyli to nie jest powiedziane, że Kościół zostanie kompletnie zmieciony. Absolutnie nie. Kościół zwycięży. Tylko pytanie, w jakiej formy. Kościół w Polsce, ja wierzę, czy w tej formie, jak i jeszcze nie. Polska nie straci tej wiary. To, co było powiedziane wcześniej, tu się modlimy, tu są różańce, tutaj są msze w Adwencie, roraty, tak? Roraty. I tutaj tu są majówki, tu ludzie chodzą pod figurki, tu ludzie śpiewają. To, że młodzi ludzie błądzą, odchodzą i idą z tym ściekiem europejskim, na to nie poradzimy. Może wrócą, ale tutaj jest naprawdę największa ilość ludzi, którzy nawet nie wiedzą, walczą. To są te babcie w kościołach, które wyklękują te różańce, które nieraz się śmiejemy, prawda? To są ci ludzie, którzy modlą się non-stop. Może dlatego ja jeszcze istnieję jako ksiądz, może my tutaj jesteśmy wszyscy, bo ci ludzie modlą się, poszczą. To, co dzieje się w Polsce, jest niesamowite z porównaniem do tego, co jest na Zachodzie. Czyli też są miejsca na Zachodzie, gdzie ludzie też są wspaniali i modlą się. To są takie, nazywam takie poduszki powietrzne, takie gdziekolwiek, gdzie są, istnieją. Może wracam do tego Rzymu, gdzie kiedyś ci chrześcijanie, gdzie Paweł pisał listy do Rzymian, to były małe grupki ludzi gdzieś poukrywanych wśród tego morza zepsucia moralnego, seksualnego i tych Neronów i innych cesarzy. Więc może do tego wracamy. Ale do tej prawdziwej, wewnętrznej gorliwości, którą musimy na nowo odkryć tą miłość. Jako ja, jako ksiądz, czy ktoś, jakiś biskup, czy zakonnik, czy siostra, czy ktokolwiek jest matka. I coraz więcej ludzi odkrywa. Ostatnio dostałem takie piękne świadectwo od kapłana, że ksiądz mi pomógł odkryć moje powołanie po wielu latach na nowo. Dziękuję. To mi wystarczy. Bo wiem, że to będą tysiące ludzi przez tego księdza prowadzonych do Pana Boga. Nie? I takich świadectw jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Czyli Polska, nie, to już się dzieje na naszych oczach, ale w tej chwili trwa, nie wiem, czy się mam zgodzić, decydująca bitwa. To jest bitwa na śmierć i życie. Jeżeli będziemy z Matką Bożą, tej bitwy nie przegramy. Sami nie damy rady. Ona w tej chwili wkracza niesamowicie do akcji. To, co się dzieje na naszych ziemiach i w ogóle dookoła, w niektórych miejscach na świecie, ona wkracza do akcji w tym straszliwych skandalach, w tym, co wypływa dzisiaj. Straciliśmy cały mandat moralności w Kościele. Co ksiądz mi powie, jak nie jesteście lepsi? Co ksiądz będzie mnie nauczył? I mają rację. Co ja im mogę powiedzieć? Myśmy stracili już ten mandat. Dlatego ratujmy w tej chwili się w tej niesamowitej bitwie. Przyjdą następne ataki, bardzo szybko. Przyjdą na nasz kraj, na nasz Kościół, na naszą wiarę. Nie wolno się nam załamać. Różaniec do ręki, na kolanach i musimy walczyć. Ja bym chciał zacytować sługę Bożą Celakównę. Znacie Celakównę, prawda? Którą się omija. No, oczywiście dzisiaj, gdy ktoś powie Chrystus czy Król, to od razu kojarzy się z tym czy innym człowiekiem. Nie, dziękujemy bardzo. To nie. Słuchajcie, to jest bitwa o Polskę i Chrystusa Królestwo. I dlatego Celakówna mu takie piękne zdanie napisała. Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za swojego króla. Polska nie zginie w całym tego słowa znaczeniu, jeśli nie podporządkuje się prawo, pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. To jest właśnie ta odwrotność do tego Edenu, gdzie myśmy wypowiedzieli posłuszeństwo Panu Bogu. Inaczej moje dziecko nie ostoi się, tak mówi Jezus. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, całkowitym zwrotem do Boga. Tylko we mnie jest ratunek dla waszej Polski. I to tragiczne słowa Jezus dodał. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. Mam ostatnie parę minut, bo Zamek Królewski udostępnił nam tę salę koncertową do godziny 16, a więc właściwie te parę minut to jest dosłownie parę minut. Niemniej, kiedy ksiądz mówił o gorliwości, to jeszcze pozwolę sobie raz zacytować tutaj papieża Benedykta XVI i poproszę panów o taką zwięzłą odpowiedź na to, bo papież Benedykt XVI powiedział, że największym zagrożeniem dla Kościoła jest nie atak z zewnątrz, także nie różne skandale, które mogą się w jego łonie wydarzyć, ale letni katolicy.
Czy zgadzacie się panowie z tym? Bo ja nie ukrywam, że kiedy to usłyszałem, to od razu pomyślałem o tym fragmencie Apokalipsy, list do kościoła w Laodycei. Bądź zimny albo gorący, bo jeśli nie, to wyplujecie z ust moich. I oryginał grecki no, mówi to zdecydowanie bardziej radykalnie. Tam nie jest wypluje, tylko wyrzygam. To znaczy taki jest los katolika letniego? Ja tylko chcę dodać, że mi się podoba ten tekst świętego Jana Chryzostoma, który mówił o chrześcijanach, którzy udają, że są chrześcijanami. To jest najgorszy materiał. Ci, co udają, czyli nawet mogą praktykować, gdzieś tam stoją, gdzieś tam przyjmują Pana Jezusa, gdzieś tam chodzą do spowiedzi, ale ich życie jest zupełnie inaczej. To są ci, no są najgorsi w Kościele, ci robią najgorszą robotę. Jesteś zimny, twój wybór. Masz być gorący, ale ci pośrodku, którzy jedną nogą są tu, drugą taki bezpiecznik, a nóż coś jest po drugiej stronie, prawda? Więc Jan Chryzostom Święty powiedział, ci są najgorsi i ci najbardziej, myślę, rozkładają wiarę i Kościół, którzy udają chrześcijan. Dlatego warto się zastanowić, ci, co może udają byciem księdzem, nie wiem, udają, mają jeszcze jakieś podwójne życie. To są najgorsi ludzie. Jeżeli się opowiesz za tamtą opcją, twój wybór, tacy byli, są i będą. Ale dzisiaj nie można być letnim. Albo jednym, albo drugim. I tutaj jest ten słowo kluczowe. Muszę dzisiaj wybrać. A ja sobie pozwolę zacytować po prostu Pismo Święte. Obyśmy ten tekst znali z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Rozdział 3, werset 1-5. Cytuję końcówkę. O letnich chrześcijanach. Będą zachowywać pozór pobożności. Pobożni. Będą zachowywać pozór pobożności, a wyrzekną się jej mocy. Słyszycie? Chrześcijaństwo martwe, bez mocy, mimo że ludzie w Kościele pobożni. Będą zachowywać pozór pobożności, a wyrzekną się jej mocy. I święty Paweł dodaje, takich się strzeż. To jednak mimo wszystko na koniec poproszę jakieś słowo otuchy. To były słowa otuchy. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jestem chrześcijaninem, że należę do Kościoła, że jestem księdzem, że mogę sprawować tą wielką posługę i dziękuję Bogu, że jestem Polakiem, że jestem w moim kraju. Bardzo Państwu dziękujemy za ten czas wspólnie spędzony. Zapraszam Państwa do lektury książki Proroctwo, której właśnie premiera teraz na targach wydawców katolickich ma miejsce. Współautorzy tej książki, dr Wincenty Łaszewski, mariolog. Ksiądz Piotr Glass, proboszcz w brytyjskim Reading. Paweł Krzemiński, dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się.